Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, oto nowa mapa Mińsk i chciałbym wam pokazać, co tutaj się zmieniło. Wielokrotnie powtarzałem, powtórzę jeszcze raz. Najlepsza mapa to taka, która daje najwięcej możliwości, prawda? Otóż Mińsk nie dawał za dużo możliwości zmian, natomiast teraz jest mnóstwo tak naprawdę. Pierwsza zmiana, którą już widzicie, to tutaj te cegły, czy też jakieś takie podkłady kolejowe, bale betonowe. Zobaczcie, że jeżeli będziecie kapować, to macie osłonę. Do tej pory tego nie było, trzeba było stać w tym miejscu, więc tak naprawdę zawsze wiedzieliśmy, gdzie przeciwnik jest. Jedziemy teraz na objazd, taki totalny, ponieważ, no jak już widać, rzeka też się zmieniła, ale rzekę może w środku. Tutaj nie ma aż takich wielkich zmian, poza oczywiście szatą roślinną, która przeszła gruntowną przebudowę, jest teraz jesienna, jest bardziej rzadka, powiedziałbym. Także mapka będzie oferowała naprawdę, moim zdaniem, no dużo, dużo ciekawej gry. Tutaj krzaczorki tak jak były, tak i są. Nie pamiętam, nie wiem, czy zupełnie w 100% zostały od... tutaj tak oddane. No, słynne pozycje Made in Wargaming, tak, czyli głaz jakiś w tym przypadku ten i krzak obok, czyli mamy z jednej i z drugiej strony. Tak naprawdę tego typu pozycje są totalnie do dupy, to znaczy są super pozycje, natomiast one skutecznie blokują. Wyobraźcie sobie dwa czołgi tutaj, że macie atakować. Przepchnęliście sobie flankę, macie tutaj atakować. No niestety, to jest lipa, bo... przeciwnik po oddaniu strzału, zresztą nie musi stać przy tym, może stać daleko za tym krzaczkiem, może się cofnąć w każdym momencie. No, nie powinno być moim zdaniem takich pozycji na przedłużonych takich flankach. Dobra, ale jedziemy dalej. No i tutaj już pierwsze ogromne zmiany, tak? No widzicie chyba, rzeka stała się używalna, czy też przejezdna. Do tej pory był to teren wyłączony właściwie z gry. Prawie w 100%, no nie powiem, że w 100%, bo wiadomo, że przejazdy były, ale teraz można centralnie nim atakować, można skracać dystans, tutaj chyba się nie da nawet utopić, zobaczcie, wszędzie można pojechać, już nie jest tylko i wyłącznie ten mostek jedyną drogą akurat na tej flance, ale jeszcze mamy możliwość rzeki i co więcej, tą rzeką możemy sobie skrócić dystans i to chyba najlepszy sposób jest, żeby zamiast atakować tędy, to w jakiś sposób możemy skrócić sobie dystans i od razu wyjechać tu. Chociaż i tak jesteśmy wtedy potężnie odsłonięci, ale jednak jesteśmy blisko przeciwnika. Dobra, jedziemy dalej, bo tych zmian jest bardzo, bardzo dużo. Wjedziemy sobie tutaj. Tutaj zaszły ogromne zmiany też, naprawdę. Zobaczcie, po pierwsze, ta mapka tak jakby się skurczyła z tej strony. Tutaj chyba to widzicie. Ta linia czerwona została przesunięta. Jak wjedziemy sobie tu, to niestety, ale nie ma już tego objazdu w tym miejscu. Tutaj czołgi spokojnie się strzelają, więc to jest, można powiedzieć, minus, ale poczekajcie, jak pojedziemy na drugą stronę mapki, tam będzie plus. W tym miejscu co się zmieniło? Do tej pory prawie że nic, ale w momencie, kiedy tutaj dojedziemy, to zmieniło się właściwie wszystko. Proszę bardzo. Otóż okazuje się, że mamy tutaj takie jakby, no nie wiem, wyrobisko, tak? Nawet nie wiem, czy tutaj tędy będzie można przejechać. Można. No więc możemy zaatakować tędy, co wydaje się rzeczą naturalną. Po wjechaniu tutaj też jest inaczej, no bo stąd przeciwnicy nie mogą nas atakować. Czy tutaj się wiele zmieniło? No tak, tak. Przede wszystkim dla czołgów wieżowych, naleśnikowych, no jest tutaj niesamowita pozycja, tak? No kurka, cały kadłub schowany. Jedziemy dalej. Tu jest kolejna identyczna pozycja, chociaż oczywiście my jesteśmy wtedy wyżej, więc mamy możliwość, no tu jak wyższy czołg, to spokojnie działo pokażę. Pojedźmy sobie jeszcze dalej. Tutaj górka, jakieś kamieni, z tej strony też górka, zobaczcie.
tutaj następna, plus jeszcze można się schować w tym miejscu i jeszcze można strzelać zza tego krzaka. Tu jest naprawdę mega, mega bezpieczna pozycja, moim zdaniem. Jeżeli pojedziemy tu, tutaj również mapka, mam wrażenie, została przesunięta, albo budynki, ponieważ mamy o wiele więcej swobody w tym pasie. Co więcej, jeżeli w poprzedniej wersji mapki przepchnęliście to i znaleźliście się na tej pozycji, to mogliście tylko i wyłącznie tutaj atakować wąską drogą, powiedzmy, bardzo nawet powiedziałbym wąską drogą. Natomiast teraz zobaczcie, że w tym miejscu jest mnóstwo, mnóstwo miejsca. W tym miejscu jest mnóstwo miejsca. No, jest mnóstwo pozycji, w których można strzelać za krzaków nawet, nie będąc wyspotowanym. To jest bardzo, bardzo ważna zmiana. Jedziemy teraz dalej. Jak już tutaj podjedziecie, to również z prawej strony, zobaczcie, tego absolutnie nie było. Tu jest po prostu jeszcze cała część mapy, dzięki czemu atakując właśnie tędy, nie narażamy się na ostrzał z środka, absolutnie. Do tej pory to było właściwie, jak tylko czołgi miały zasięg, to z tamtych pozycji spokojnie mogły tutaj walić, tak jak ja teraz jestem wyspotowany. A teraz nie będzie trzeba tego tutaj na to uważać, ponieważ jedziemy sobie tędy, prawdopodobnie jesteśmy osłonięci tutaj od artylerii, no chyba, że babok tam będzie stał na samym końcu. Zobaczcie, podjeżdżamy sobie bardzo, bardzo, bardzo daleko. Oczywiście przeciwnik nas pewnie wyspotuje, jak na środku będzie stał, ale jesteśmy w tym momencie już tutaj, czyli tuż przy kapie. To jest, wydaje mi się, naprawdę, naprawdę fajne. Co do samego kapowania, taka góreczka z piachu jest. Tam, gdzie kolega stoi, w każdym razie na pewno będzie świetna pozycja, natomiast będzie ją można właśnie za tymi budynkami objechać. I co najważniejsze, tutaj też jest full tych krzaków, czyli gdybyście wyspotowali przeciwnika, to on jest na środku w tym momencie bezbronny, czyli no wy macie tu potężną możliwość strzelania do niego. Jak tylko będzie wyspotowany, jesteście niezauważani. Ale jedziemy dalej, bo zmiany też są ogromne na tej flance właściwie. Jak wiecie, tutaj jeżeli chcieliście stanąć czymś, to tak naprawdę blokowaliście cały przejazd, prawda? Była tutaj dosyć szeroka droga, natomiast pojazdy, które stanęły tutaj, jeszcze mamy, o proszę bardzo, taką przepiękną pozycję, chociaż nie da się schować tak, żeby strzelać za krzaka niewykrytym. Z drugiej strony, zobaczcie, mamy taki obszerny wjazd. Jestem ciekawy, czy tu babok nie będzie stał. Nie wiadomo, jakie picie jest. No pewnie nie za ciekawe, ale może. Tutaj mamy już inny krzak. Możemy spokojnie za niego walić. Droga jest szeroka. No i teraz jeszcze te zmiany. Otóż, tu jak widzicie, nie ma nigdzie przejazdu. Tutaj również nie ma przejazdu i tu nie ma przejazdu, czyli został zrobiony w tym miejscu typowy bobsleigh, tak? Z tej strony mamy spokojnie możliwość schowania się, natomiast babok tu będzie miał bicie z przeciwnej drużyny na 100%. Będzie tak ustawiony, żeby bić to. Zobaczcie, tu też nie ma przejazdu. Jedziemy dalej. Tu nie ma przejazdu i dopiero przejazd jest w tym miejscu, ale jak tutaj uda nam się dojechać, to jest coś ciekawego. Do tej pory mogliśmy tylko atakować tędy przy wykorzystaniu tych zasłon, prawda? Teraz możemy skręcić i wjechać tu. Oczywiście, jeżeli przeciwnik jest dobrze ustawiony, będzie dosyć ciężko wielkimi czołgami tutaj operować, robić side-scrapa i tak dalej, bo jest to dosyć wąski wjazd, i z wyjazdem będzie tak samo źle. Dobra, jedziemy sobie, słuchajcie, tędy. Tutaj walka też spokojnie może się odbywać. Przejeżdżamy w to miejsce. Z tego miejsca oczywiście mamy bicie tam, automatycznie. Ale jeszcze niestety przeciwnik ma bicie tutaj. Więc jeżeli tu wjedziemy, zobaczcie, że tu też jest sporo takich stanowisk. O, tutaj za tym można się schować, wieżę pokazać. Za tego można się wychylać. Tutaj można również walczyć z przeciwnikiem. No i niestety w pewnym momencie musimy tu wyjechać.
To chyba taki najgorszy moment z jednej i z drugiej strony, bo wyjeżdżając tutaj automatycznie możemy się narazić na ostrzał, prawda? No ale cóż, lepszy rydz niż nic. Dobra, robimy, widzę, takie pełne koło, więc sprawdźmy, co tu będzie dalej. Tutaj fantastyczne stanowisko, o ile babok tu nie będzie miał wrzuty, a będzie miał prawdopodobnie. Tego murku chyba nie można rozwalić, tak jest, nie można tam wjechać niestety. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka, taka bardzo wielka zatoka. Można w niej robić, co nam się podoba, po prostu praktycznie idealna zatoka tutaj jest, dla wielkich czołgów również. Pojedźmy sobie do samego końca. Na samym końcu również jest stanowisko fantastyczne dla jakiegoś niszczyciela. Zobaczcie, ten krzak tutaj. No to jest fantastyczne stanowisko, tak? Możecie strzelać sobie stąd bez problemu. Trochę mnie to martwi, bo zawsze jak jest długa... to samo po przeciwnej stronie jest, prawda? No więc jak jest długa taka droga i na końcu jej damy stanowisko dla niszczyciela, no to niestety, ale może być stagnacja w tych miejscach. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy dalej. Zrobiliśmy prawie, że pełne koło. Tutaj zaraz sobie jeszcze wjedziemy w jedną i w drugą stronę. Kurczę, 3 minuty do końca, czyli muszę się streszczać. Okej, tu już byliśmy. No i teraz zobaczmy, jak to jest po jednej i po drugiej stronie. Tutaj na końcu zobaczymy środek szybko i rzeczkę. Zobaczcie, tu jest naprawdę dużo, dużo miejsca. Tu boisko nawet zrobili. Proszę bardzo. Takie pozycje, tu nawet z zakrzaczków można strzelać na środek. No mnóstwo ciekawych miejsc. Dalej zobaczcie, tutaj teren wyłączony został. Ten. Mamy za to przejazd, tamte domki zostały. Tu mamy przejazd. Proszę bardzo, jak już tu się nam uda wyjechać, oczywiście jest obniżenie terenu, po przeciwnej stronie symetrycznie jest dokładnie to samo. Proszę bardzo. Nie ma tu na przedłużeniu tych słynnych bloków kamiennych. Patrzcie, tu jest bardzo, bardzo, no, wręcz otwarty teren bym powiedział. Mamy oczywiście możliwość tu, czy tu będzie jakiś przestrzał. Nie widać na to, ale w tym miejscu na pewno jest. Także mamy taki bardzo, bardzo szeroki teren. I teraz zobaczmy sobie środek. Zostało 2 minuty filmu. Środek w obu przypadkach jest dosyć ciekawy, jeżeli mamy pojazd, który się ukrywa. Zobaczcie, że tutaj fantastyczna pozycja. To razem z dwoma krzakami po bokach. Rewelacja. Oczywiście, no, flagowe dwie pozycje, czyli mamy tu, no to już chyba, no, marzenie kampera, tak? Taka pozycja. To samo tam jest następna. Zobaczmy, co jest po przeciwnej stronie. No, teraz szybki pojazd jednak będzie mógł do tych pozycji podjechać lepiej, bo zobaczcie, co się z rzeką stało. Została minuta, więc spokojnie starczy jeszcze czasu. No, tu takie gorsze troszeczkę pozycje. Mamy sporo krzaczków i niestety teren troszeczkę niższy. No, jest bardziej łyso, ale z drugiej strony, no z tamtej strony są lepsze jednak pozycje. Tutaj goście mają wreszcie, o, w tym miejscu taką fantastyczną. No tak, no tutaj to jest, kurczę, już. O, hulaj dusza, piekła nie ma. I teraz jeszcze ostatnie, mamy 40 sekund, więc rzeka. Słuchajcie, rzeka została, że tak powiem, dostosowana do walk. Można walczyć w rzece tutaj spokojnie, na całej jej praktycznie długości. Stał się ten teren normalnie dostępny dla wszystkich pojazdów. No tutaj co prawda jest dosyć, powiedziałbym, otwarty, taka otwarta przestrzeń, ale jak widzicie, wszędzie tędy można atakować, w wielu miejscach można przejechać na drugą stronę. Jeszcze zobaczmy, co tu się dzieje pod mostem. Pod mostem też można przejechać, jak widać. Zdecydowanie. Proszę bardzo.
Także, no, mapka, jak dla mnie, odmiana jest znacząca. To tyle. Czas się skończył. Prawie, że wszystko pokazałem, oprócz tego fragmentu tutaj rzeczki jeszcze. Wydaje mi się, że bardziej powinna się podobać, lepiej się sprawdzać ta mapa. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.